Sekretarz stanu USA John Kerry oświadczył, że pierwsze doniesienia napływające z Syrii, odkąd w tym kraju zaczął obowiązywać rozejm między siłami rządowymi a zbrojną opozycją, wskazują na osłabienie walk. To szansa dla Syrii, powiedział Kerry. Szef amerykańskiej dyplomacji na konferencji prasowej w Waszyngtonie zastrzegł jednak, że jest za wcześnie na ostateczne oceny skuteczności porozumienia. Dodał, że bez wątpienia tu i ówdzie pojawią się doniesienia o naruszeniach. Dwóch polskich policjantów ma wspierać brytyjską policję w związku z atakami na Polaków, do których doszło m.in. w Harlow. Już w ciągu dnia będą do dyspozycji brytyjskich policjantów. Mają pomagać przede wszystkim w spotkaniach z polskimi społecznościami i rozmowach o nastrojach wśród mieszkających na wyspach Polaków. Jest bardzo dużo młodych ludzi, którzy mnie absolutnie przerażają, jak przechodzę obok nich. Nieraz się bardzo agresywnie zachowują. Zdecydowanie teraz bardziej się boję. Pracę, nie muszę się niczego obawiać. Natomiast no, między sobą mówimy o tym. Każdy się pyta, czemu akurat Polacy. No ale tak jak się dzieją na co dzień, że na mnie jakoś to nie wpływa. To nie jest coś, co jest teraz problemem w skali światowej. Od czasu referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na wyspach doszło do 18 ataków na Polaków. Do najtragiczniejszego pod koniec sierpnia w Harlow, gdzie po pobiciu przez grupę nastolatków zmarł 40-letni mężczyzna z Polski. Nie reprezentuje interesów brytyjskiego rządu, przekonywał brytyjski kandydat na nowego komisarza Unii Europejskiej Julian King. Zapewniał europosłów, że pomimo Brexitu podczas pracy w Komisji Europejskiej będzie się kierował interesem całej Unii. Podczas przesłuchania w Komisji Europarlamentu do spraw wolności obywatelskich Brytyjczyk zapewniał, że nie zamierza ani prosić, ani odbierać instrukcji od jakiegokolwiek rządu czy instytucji. King, dyplomata, dotychczasowy ambasador brytyjski we Francji, został nominowany przez brytyjski rząd do Komisji Europejskiej na miejsce Jonathana Hilla, który zrezygnował po czerwcowym referendum w Wielkiej Brytanii, w którym większość opowiedziała się za wystąpieniem z Unii. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski rozpocznie w ciągu dnia dwudniową wizytę na Ukrainie. W Kijowie ma spotkać się z prezydentem Poroszenką i premierem Hojsmanem, a także prowadzić rozmowy z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Pawłem Klimkinem. Minister złoży także kwiaty na polskim cmentarzu wojennym w Kijowie Bykowni, gdzie spoczywają zarówno obywatele drugiej RPS, tak zwanej ukraińskiej listy katyńskiej, jak i Polacy, Ukraińcy oraz przedstawiciele innych narodów, którzy zostali zgładzeni w wyniku totalitarnych represji politycznych końca lat 30. To informacje TOK FM. Pozostałe doniesienia. Nowoczesna domaga się dofinansowania in vitro dla par z Katowic. Działacze partii chcą, by prezydent tego miasta skierował do rady projekt w tej sprawie. Grzegorz Kozioł. Monika Rosa z Nowoczesnej tłumaczy, że nawet 200 par rocznie w Katowicach mogłoby skorzystać z miejskiego programu dofinansowania leczenia niepłodności metodą in vitro. Budżet miasta Katowice wydaje na promocję czy organizację różnego rodzaju koncertów bardzo dużo pieniędzy. Choćby seriali, który miał miejsce w NCK-u, rocznice różnego rodzaju zespołów. Zdecydowanie lepszą promocją miasta z tych pieniędzy będzie dofinansowanie in vitro. Zgodnie z założeniami projektu Nowoczesnej dofinansowanie dla pary wyniosło 5000 zł, a roczny koszt tego przedsięwzięcia to mniej więcej 900 tysięcy złotych. W województwie śląskim Częstochowa jako pierwsze miasto w Polsce w 2012 roku wprowadziło program dofinansowania in vitro. Swój własny program zapowiedziały również władze Sosnowca. W Katowicach Grzegorz Koziół, TOK FM. Największy pracodawca na Pomorzu Zachodnim, Grupa Azoty, zakłady chemiczne Police, zlikwidowały umowy śmieciowe. Prawie wszyscy zatrudnieni na umowy zlecenia mieli wyższe wykształcenie. Sebastian Wierciak. Jak wylicza prezes Polis Wojciech Wardacki, blisko 100 osób z załogi pracowało na śmieciówkach, spędzając 8 godzin dziennie w pracy. Była 25-latka z wyższym wykształceniem. 3 naukowe publikacje. Od ponad roku była na umowie śmieciowej. 37-latka, magister inżynier. Przeszło 6 lat pracowała na umowie śmieciowej. Wszyscy dostali umowę o pracę i zarabiają teraz więcej. Zakłady chemiczne Police zapowiadają szerszą współpracę z uczelniami, więcej staży. W najbliższych latach szykuje się naturalna wymiana pokoleniowa. Sporo pracowników przejdzie na emerytury. W zakładach pracuje obecnie ponad 3000 osób. Średnie zarobki wśród pracowników bez pionu menedżerskiego przekraczają 5000 zł. Ze Szczecina Sebastian Wierciak, TOK FM. Więcej informacji z kraju i świata na tokfm.pl. Po mglistej nocy w ciągu dnia wszędzie będzie bardzo pogodnie, nad morzem nie więcej niż 24 stopnie, ale na Lubelszczyźnie, w Małopolsce, na Śląsku, w Łódzkim i na Mazowszu do 28, 29 ma być w Zachodzie Pomorskim, w Wielkopolsce znów najcieplej, na Dolnym Śląsku do 31 stopni. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Walka
pomiędzy ciemnością a światłem, dobrem i złem, to najstarszy model funkcjonowania świata obowiązujący. W dużym uproszczeniu historia Horusa wygląda następująco. Urodził się 25 grudnia jako syn dziewicy Izydy Mefi. Jego narodziny zwiastowała gwiazda jaśniejąca na wschodzie, a niemowlę zostało powitane przez trzech królów. Horus nauczył już jako 12-latek, w wieku lat 30 przyjął chrzest ząb gnupa i rzucał kapłana. Miał 12 uczniów, z którymi wędrował. Czyli też cud. Zdawał chorych i stąpał po wodzie. Występował pod różnymi imionami, takimi jak prawda, świat, symbol, rzutowy, pasterz, wolany. W wyniku zdrady Tryfona został ukrzyżowany i pogrzebany. Czy będą miały dla nas jakąś dobrą radę? Sprawy bieżące na początek. Motywy te pojawiają się w wielu kulturach na całym świecie, a my przewidujące życie w okresie tym samym stronie. Europejski tur nie Donalda Tuska, który odwiedza poszczególne stolice, rozmawia z miejscami poszczególnych państw. Urodzony 25 grudnia. Unię Europejską. Jutro Donald Tusk spotka się w Warszawie oczywiście z premier Beatą Szydło. Już w piątek informalny szczyt w Bratysławie. Jego narodzin zapowiedziała gwiazda. 27 państw członkowskich. Czyli pierwszy szczyt bez Londynu. Pytanie, co się wydarzy, co się zgłosi. Jaki jest pomysł, czy w ogóle jest plan? Jeszcze nawiążę do konferencji pana Donalda Tuska z 1 września, który powiedział, że politycy muszą się skupić na problemach najbardziej niepokojących obywateli. Tu wyliczył nielegalną migrację, nieszczelność zewnętrznych granic, terroryzm i strach przed globalizacją. To ciekawe, bo do tej pory jakoś o globalizacji mało było mówione, przynajmniej w tej przestrzeni politycznej brukselskiej. A teraz Tusk mówi tak, Europejczycy zwracają się od kojarzonej z nią Unii, widząc w niej źródło problemów, a nie świecie, w różnych epokach. Jak się okazuje, ta globalna wioska nie jest już tak atrakcyjna, jaka się wydawała. Atrakcyjna, tak powiedzmy, dwie dekady na temu. Co dalej? Skąd się wzięła dziewica? 25 grudnia. Zmartwychwstanie 3 dni po świecie. Tego nie wie nikt, prawda? To proponujesz to z świata. Odpowiedź poznamy, przyglądając się ostatniemu ze Nie da się powiedzieć, co dalej. Nie da się powiedzieć, co dalej. Myślę, że to Jezus Chrystus narodził się z dziewicy Maryi 25 grudnia w Betlejem. Właściwie nawet nie gwiazda jaśniejąca na wschodzie przywołała niego trzech królów. Bo tego w tej chwili jesteśmy świadkami. Chrystus nauczał jako 12-latek, a w 30 lat przyjął chrzest. Unia Europejska w dalszym ciągu tkwi w różnych kryzysach, z których jeszcze nie wyszła. To jest wiersz, one są pochodną kilku innych kryzysów, takich poważniejszych. Przede wszystkim cielesnego, po które politycznego, po trzecie instytucjonalnego. I pochodną tych trzech kryzysów są te wszystkie rzeczy, o których i Grecji, które doszły do skutku, i Brexit, który nie wiemy, czy dojdzie do skutku, który się zaczyna. I problemy ze wschodem i kryzys migracyjny. To są małe rzeczy w stosunku do czegoś bardzo głębokiego, w czym Unia Europejska znajduje się już od przynajmniej 2009 roku, a być może wcześniej, to znaczy od upadku Konstytucji Europejskiej w referendach w 2009 roku we Francji i w Holandii. Właśnie wtedy zaczęto mówić, że Europa pogrąża się w kryzysie. Mamy to znaczy, że to projekt, który się będzie chyba raczej zwijał niż rozwijał. Tak można byłoby w tej chwili być może taką tezę zaryzykować, aczkolwiek ja broniłbym w dalszym ciągu tego projektu. To znaczy, myślę, że on się w sumie obroni po jakichś może niewielkich modyfikacjach. Tylko, że zakwestionowanie, panie profesorze, że konstytucji dla Unii Europejskiej było takim wyraźnym zastopowaniem dalszego rozwoju tego projektu. To było oczywistą oczywistością, stojąc klasyka, który Unii nie lubi, że ta konstytucja będzie kolejnym krokiem pogłębiającym integrację. No tak, ale jak się okazuje, Francuzi i Holendrzy, którzy ją odrzucili, pogrzebali, oni głosowali przeciwko konstytucji europejskiej nie z tego względu, o którym teraz mówimy, to znaczy, że to będzie krok w kierunku unijnej integracji, dlatego że właściwie traktat lizboński co do istoty
Państwa jest prawie konstytucja europejska. Bez jakichś takich dekoracji, kilku drobiazgów, ale raczej w warstwie nazewnictwa. Także to niekoniecznie tak. Głosowano przeciwko traktatowi, głosowano przeciwko polityce własnych rządów i także wtedy po raz pierwszy przeciwko migracji. Holendrzy uważali, że traktat konstytucyjny otworzy drzwi. Nie, nieprawda. Traktat konstytucyjny niczego takiego nie umożliwiał. Jego celem, czy jego sensem nie było ułatwienie migracji ani w ramach, ani ponad to, co poziom osiągnięty do tego czasu. Także głosujemy, czy odczuwamy niechęć wobec Unii Europejskiej z fałszywych powodów. Z fałszywych powodów, które daliśmy sobie, czy różne społeczeństwa w różnej mierze dały sobie wmówić miejscowym politykom, którzy na Unię przerzucają różne problemy. Prawdziwe, z którymi przyszło się zmierzyć. Bez wątpienia pewne doskonałości konstrukcyjne, jak na przykład euro, od którego zaczął kryzys, czy wywołał kryzys, czy ujawnił słabości Unii Europejskiej w różnych innych dziedzinach. No to doskonałości euro, tą konstrukcję można było sporządzić pewnie z większą wyobraźnią, a później egzekwować jej funkcjonowanie z większym rygoryzmem, ale zarówno braku wyobraźni, jak i odwagi, żeby tym, którzy naruszali zasady strefy, żeby przywoływać do porządku, zanim oni doprowadzą się do bankructwa i później trzeba będzie ich bez końca ratować, a oni w zamian za to, że są ratowani, wyciągani właściwie z przepaści, w którą sami weszli, będą na Unię Europejską złożyczyć, dając przykład innym, którzy pójdą tym torem, tak jak Grecy dali przykład Hiszpanom, Włochom i tak dalej. Przecież ten, tak naprawdę to rządy Włoch, Hiszpanii, Grecji, Irlandii, która omalże zbankrutowała i dlatego szybko zmieniła zdanie, bo omalże bankructwie i praktykowała zakaz hiszpański po raz drugi, po raz pierwszy, jak ją odrzuciła, prawda? Ale kiedy wybuchł kryzys, kiedy ten bezmiar katastrofy, którą ściągnęli na Irlandię, polscy Irlandcy, nie tylko bankierzy, system finansowy, oni nagle jak z Boga to do Boga, czyli do Unii, to my lepiej zostaniemy w Unii Europejskiej. Ale w innych krajach nie ma tego rodzaju doświadczeń, pamięci i bardzo łatwo czasem opinię publiczną jakby zaczęła zainfekować takimi różnymi fałszywymi wyobrażeniami na temat Unii z doraźnych bardzo powodów, ale to jest jedna z przyczyn kryzysu, w którym się znajdujemy. Tak się zastanawiam, panie profesorze, bo kiedy słyszę o konieczności zreformowania Unii Europejskiej, to myślę sobie, że to mogą być takie słowa zaklęcia, bo coś trzeba w tej przestrzeni publicznej rzucić, bo wiadomo, że projekt hasłem Unia Europejska nie radzi sobie zbyt dobrze. Ale to, co powiedział Donald Tusk, to, co zacytowałem na początku naszej rozmowy, wskazuje, że Donald Tusk, jak to Donald Tusk, żadnej wizji nie zamierza tworzyć, tylko zamierza się skupić. Zamierza się skupić na rozwiązywaniu bieżących problemów. Jeżeli mówi o nielegalnej migracji, o nieszczelności zewnętrznych granic, o terroryzmie, o strachu przed globalizacją, to jest to odpowiedź oczywiście na te zagrożenia, które są tu i teraz i z którymi trzeba w jakiś najważniejszy taki albo inny sposób się wypowiadać. Natomiast mam wrażenie, że pojawiają się też ci, Polska jest taką grupą, którzy zamierzają wykorzystać tę sytuację słabnięcia Unii Europejskiej do stworzenia czegoś zupełnie innego. I tutaj mam dwie kategorie państw. To jest Polska, zespół z Wiktorem Orbanem, co słyszeliśmy ostatnio podczas pobytu obu panów w Krynicy na forum ekonomicznym. Tak, jak pięknie powiedział Kazimierz Marcinkiewicz, pieścili się politycznie, nie mogąc siebie nawzajem nachwalić. Ja przysłuchiwałem się temu, to miałem wrażenie, że kiedy tam młodości mówiło się właściwie w latach szkoły po sobie, że podrabiali jak pijane zjące w kapuście właściwie tak. Też ładne mówili od rzeczy. Ale zostawmy te sympatie panów ze siebie na marginesie, bo kluczowe było to, co powiedzieli odnośnie Unii Europejskiej, a mianowicie chęć przeprowadzenia kontrrewolucji kulturowej. Na pewno nie w ramach Grupy Wyszehradzkiej, ponieważ Praga i Bratysława mówią dziękujemy bardzo, jeżeli panowie mają ochotę kraść konie w stajni, która nazywa się Unia Europejska, to niech kradną bez nas, bo my jesteśmy zainteresowani jednak adresem berlińskim, no i może jeszcze trójkątem słabkowskim, tak, czyli współpracą z Austrią. Na pewno nie, żeby coś z Kaczyńskim i Orbanem budować. I druga grupa państw, a właściwie na razie
jedno państwo, które wystąpiło z taką inicjatywą, ale myślę, że chętnych do tej inicjatywy z kolei będzie wielu, to Włochy, które usiłują dołączyć na bazie Brexitu do grona decydentów Unii Europejskiej, wzmocnić, zbudować swoją pozycję polityczną wewnątrz Unii Europejskiej i proponują twardy trzon Unii Europejskiej. Jak mówił szef włoskiej dyplomacji, to miałby być taki twardy trzon Unii złożony z krajów strefy euro, maksymalnie kilkunastu, od 7 do 12, oczywiście Polski w tym kręgu by nie było. I jeszcze Paolo Gentiloni powiedział, że uważam, że licząca dzisiaj 28 państw, za chwilę 27 po Brexicie, Unia Europejska mogłaby zawierać w sobie węższy krąg, który łączyłby wspólna waluta, układ z Schengen i przede wszystkim lepsza koordynacja w kwestiach obronności. Czyli mamy Polskę i Węgry, które chcą zmiany traktatów, dezintegracji Unii Europejskiej, wzmocnienia parlamentów narodowych, osłabienia instytucji europejskich, że mamy Włochów, którzy chcą Unii dwóch prędkości. Nie oni jedyni. Nie, na drzwiach pojawił się taki plakat z konferencji, w której brałem udział razem z profesorem Filbakiem, profesorem Lewandowskim. Czy Unia Europejska przetrwa kryzys? To był maj 2011 i tak jeszcze przez parę lat zastanawiałem się, patrząc na ten plakat, czy ona przetrwa, czy nie przetrwa ten kryzys, a od pewnego czasu już nie zastanawiam się nad tym, czy przetrwa kryzys, czy sobie poradzi z tym kryzysem, ponieważ bardzo być może, że nie, że to będzie ten pierwszy raz, kiedy ta przepowiednia moneta, że Unia Europejska będzie produktem odpowiedzi na kolejne kryzysy, przed którymi będzie stawała, ona może to odpowiedzi teraz tym razem nie znaleźć. Od pewnego czasu tak trochę idę tropem bohatera znakomitej powieści Sándora Márai, jednego z moich ulubionych pisarzy, fantastycznego Węgra, który większość życia spędził na emigracji. Krew świętego Januarego, kiedy ten emigrant do Europy Środkowej, tuż po II wojnie światowej, kiedy Sowieci tu weszli, kwali swoje porządki, on ze swoją partnerką zdążył się ewakuować gdzieś tam pod Neapolem, czekali na przerzucenie gdzieś do Australii czy do Ameryki, w końcu to jest dramatyczny kończek, wiem, ale on tam spędzając kilka miesięcy pod Neapolem zastanawiał się, czy świat może być zbawiony. Powtarzał sobie to pytanie i powtarzał także napotkanym ludziom, spacerując czasem oficerowi policji, którzy śledził tak na wszelki wypadek tego emigranta, intelektualisty z Europy Środkowej, czy Unia Europejska może być zbawiona w obliczu tego wszystkiego, o czym pani redaktor mówi, prawda? Bo z jednej strony mamy tych rozkosznych dwóch polityków, których oczywiście nikt w Europie się zupełnie nie liczy, to żeby było jasne, jeśli oni mogą sobie być, oni są. Natomiast oni niczego nie wniosą do promowania czy do ratowania Unii Europejskiej, dlatego że oni wyraźnie mówią tak trochę jak jeden z naszych europosłów, który za pieniądze w Unii Europejskiej, czyli podatników właściwie europejskich, chciałby tę Unię Europejską rozwalić. No więc i z drugiej strony mamy te propozycje, o których pani mówi. Ja uważam, że to są wymierzone w Europę Środkowo-Wschodnią. Są trochę odpowiedzią oczywiście na te szaleństwa, tak, bo Włosi teraz będą podkreślać, tak. My tutaj państwo założyciele, tak, ale w tym, że to nie znaczy, szóstka założycielska, ja respektuję jej prawo do szczególnej troski o trwałość tego projektu. Jeżeli oni spotykają się w 6 państw, ministrów spraw zagranicznych, spotykali się, to należy to bardzo docenić. Oczywiście jeszcze rok czy dwa lata temu, to oni by się w takim formacie nie spotkali. Spotkaliby się z udziałem Polski, która była krajem silnie stawiającym na Unię Europejską i bez której takie spotkanie nie mogłoby się odbyć, w moim przekonaniu. Ale teraz mówi się o tym, bo poprawność polityczna chyba jeszcze nie pozwala na mówienie głośne, że rozszerzenie takie bardzo mocne było błędem. Mówi się od samego początku. Od samego początku mówiono, że zresztą niektórzy twierdzili, że będzie błędem, ono stało się sukcesem na jakiś czas i tutaj te głosy sceptyczne musiały zaniknąć, ustąpić. A teraz okazuje się, że jednak to był błąd. Jednak to był błąd, dlatego że nie wszyscy są wystarczająco europejscy. No, Polska jest największą klęską. Socjalizacja nie przebiegła właściwie w kierunku zachodniej Polska, ten learning process, prawda, że on się nie powiódł. No, przypadek Polski jest szczególny, dlatego że mamy do czynienia z proeuropejskim społeczeństwem i silnie antyeuropejskim rządem. Ja właściwie dziwię się, czy zmienia mnie czelność polskich polityków rządzących, z premier Szydło na czele,
która mówi, tak uderzając rękę w jej stylu, że my wiemy, jak reformować, my wiemy, jak zbawić, prawda? Nawiązując do tego migranta, do Europy, który wiemy, jak zbawić Unię Europejską. No i to jest katastrofa, dlatego że kto na czym my wiemy? Premier Szydło wie, a na pewno nie wie, ponieważ premier Szydło nie ma żadnego pojęcia o Unii Europejskiej i w jej otoczeniu ma blade pojęcie o Unii Europejskiej, bo z ich wypowiedzi wynika, że to są bliskie spotkania trzeciego stopnia. To w ogóle nie jest ich bajka, nie jest ich świat, oni są nieszczęśliwi, że są w Unii Europejskiej, bo ona im krępuje ręce. Ale jeżeli już wie, przyjmijmy, tak powiem, tą hipotezę, no to przede wszystkim powinna się dzielić tą hipotezą z Polakami. Znaczy też tą swoją wiedzą. To jest głęboka tajemnica. Ja biegłą tygodniu usiłowałam dowiedzieć się od polityków Prawa i Sprawiedliwości, jakie są te postulaty. Politycy Unii Europejskiej twierdzą, że wiedzą i ukrywają tę wiedzę przed Polakami. Czyli zachowują się o wiele gorzej niż krytykowani przez nich politycy Unii Europejskiej, bo to politykom Unii Europejskiej, szefom instytucji zwraca się, że deficyt demokratyczności, legitymizacji demokratycznej i nagle oni wiedzą, a przed własnym społeczeństwem ukrywają. A może społeczeństwo nie chciałoby, żeby premier Szydło właśnie reprezentował taki pogląd, który jest rozbieżny z poglądem większości polskiego społeczeństwa, które, jak wiemy, ceni sobie obecność Polski w Unii Europejskiej. Nawet znaczna część elektoratu Platformy czy Prawa i Sprawiedliwości. Ale Prawo i Sprawiedliwość, panie profesorze, to jest bardzo podstępne i chytre. Mówi tak, Unia Europejska i owszem, my chcemy z niej być, tylko Unia Europejska musi być inna od tej dotychczasowej. Jaka? Wedle Prawa i Sprawiedliwości lepsze, no właśnie to ma być wspólnota ojczyzn. No to jest to chciałem powiedzieć coś bardzo nieprzyzwoitego, ale słyszałem na panią. No jednak. Jesteśmy przed 24, ale po 22. Jest taki, no nie, towarzystwo pani tutaj zatrzymało, tak, kobiety łagodzą obyczaje, zawsze to powtarzam. Rzeczywiście to są bzdury. To są bzdury, dlatego że słyszałem tutaj niedawno właśnie w studiu wicepremiera Gowina, jednego z bardziej światłych polityków, wręcz intelektualistów rzadkich w obozie rządzących, który mówi o Europie narodów. Europa narodów, panie premierze, już była. I skończyła się raz pierwszą wojnę światową i drugi raz drugą wojnę światową. Europa narodów już była i odpowiedzią na Europę narodów, która prowadziła od katastrofy do katastrofy, jest Unia Europejska, panie premierze, panie ministrze, Jarosław Gowin, mój sąsiedzi z Jasła, bo ja jestem z Krosna. Także no, jakaś katastrofa, jeżeli rozumiemy na tym poziomie, to znaczy, że jakby nie przerobiliśmy tej lekcji europejskiego doświadczenia, no chociażby ostatnich 100 lat, jeżeli nie więcej, prawda? A ponadto skąd się to wzięło? Ten termin Europa Narodów, jak myślę, że mogę się na ten temat wypowiedzieć. On jest przypisywany de Gaulle'owi, francuskiemu prezydentowi. Ja podpisałem doktorat w tym roku, także wiem, że on tym terminem nigdy się nie posłuży. Europa ojczyzn nie jest koncepcją gaullistowską. Owszem, jeden z polityków tego obozu raz posłużył się tym terminem, ale sam de Gaulle unikał tego zwrotu, dlatego że on jest całkowicie niejasny i rzeczywiście byłby powrotem do czegoś katastrofalnego, co przerabialiśmy i od czego chcemy w historii Europy uciec jak najdalej. I Unia Europejska jest projektem ucieczki od złej przeszłości. Nie znaczy, że projektem bez grzechów, bez wad, dlatego że jest tworem człowieka. Jeśli człowiek, to błąd, czasem to grzech, to gdzieś jakaś niedoskonałość i to trzeba zrozumieć. W związku z tym Unię Europejską trzeba ratować, ale nie wracać do czasów absolutnie, że tak powiem, od których Europa poprzez Unię Europejską postanowiła się chronić. Ale to jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość i tę koncepcję, którą dość enigmatycznie możemy wysnuć z rozmaitych wypowiedzi, bo generalnie chodzi o to, że Unii ma być mniej. Takie jest, mam wrażenie, główne założenie tej koncepcji, którą Beata Szydło, czy prezydent Andrzej Duda, czy nie wiem, Jarosław Kaczyński będą przedstawiać w Brukseli i zastanawia się, czy przez przypadek PiS nie ma racji. Ponieważ i Donald Tusk mówi o tym, że pogłębianie integracji tu i teraz w tej chwili niemożliwe. To jest niemożliwe. Jest też bardzo ciekawy na stronach brukselskiego think tanku Braidla analiza profesora Paula Groa, który jest kierownikiem Katedry Europejskiej Polityki na London School of Economics. I to, co on mówi, właściwie słychać też w wypowiedziach rozmaitych
europejskich przywódców, a on mówi tak, receptą na kryzys nie jest obecnie postulowanie więcej Europy. Kluczem jest naprawdę doprowadzenie do tego, by wzrost gospodarczy niwelował nierówności ekonomiczne, które zdaniem profesora spowodowały wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, bo względna równowaga między młodymi, którzy byli za obecnością Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, a osobami starszymi, które chciały wyjścia z Unii Europejskiej, została przeważona na korzyść tych drugich właśnie przez tych mieszkańców wysp, którzy mieszkali w regionach biedniejszych albo o bardzo dużych nierównościach. Czyli to jest teraz klucz. Zniwelowanie nierówności na starym kontynencie. Wiemy, że Brytyjczycy według tego przegłosowali. Konserwatywne poglądy przywiązane do bardziej tożsamości w tym klasycznym stylu, to właśnie ci ludzie, prawda? Natomiast i to bardzo często zamożni. O słabszym wykształceniu? No właśnie nie. Wszystkie badania jeszcze przed referendum mówiły, że to są osoby o słabym wykształceniu, biedniejsze. Dotyczy to może Wielkiej Brytanii, ale wiemy, że problemem Europy to jest właśnie brak pracy dla młodych, brak perspektywy dla młodych w dużym procencie w różnych społeczeństwach. I to raczej dotyczyłoby społeczeństw państw kontynentalnych, a nie Wielkiej Brytanii. Tak, tak, ale nie czepiając się szczegółów, panie profesorze, ale patrząc ogólnie, PiS mówi mniej Europy. I chyba te tendencje, które obserwujemy na starym kontynencie, chociażby fascynacje ruchami populistycznymi, nacjonalistycznymi, to takie zamykanie się, zasklepianie się na własnym terytorium sprawia, że chyba społeczeństwa obecnie nie chcą pogłębienia integracji. Nie ma wątpliwości, że nie ma w tej chwili przyzwolenia na pogłębienie integracji. Premier Tusk mówi właśnie to, co przed chwilą pani redaktor dwukrotnie cytowała, a ja pamiętam bardzo dobrze jego przemówienie otwierające polską prezydencję, wspaniałe przemówienie, w którym premier Tusk powtórzył przynajmniej 3 albo 4 razy więcej Europy. Odpowiedzią na kryzys jest więcej Europy. Dzisiaj mówi co innego. No, trzeba się zdecydować na coś, panie premierze, panie szefie Rady Europejskiej, bo mamy dość podobną rzeczywistość wtedy i dzisiaj, przynajmniej jeżeli chodzi o sprawy socjalne i gospodarcze. Natomiast rzeczywiście na to nie ma przyzwolenia i w związku z tym tutaj nie pójdziemy dalej. Pewne modyfikacje na pewno są potrzebne, zwłaszcza jeżeli chodzi, tu się zgadzam z pewności, o tym już mówiłem wcześniej, pisałem wcześniej także w tej książce, o której rozmawialiśmy jakiś czas temu. Myślę, że zbyt daleko poszły uzurpacje w niektórych dziedzinach, ale nie politycznych, wbrew temu, co się w Polsce mówi w Komisji Europejskiej. Czyli pan czy mówi o przekazaniu kompetencji przez państwa narodowe na rzecz instytucji europejskich. Znaczy, one są mniej więcej prawidłowo rozdane, natomiast instytucje międzynarodowe mają to do siebie, że one wykazują taką dynamikę innowacyjną, to znaczy pełnią funkcje innowacyjne, to znaczy uzurpują sobie coraz więcej różnych uprawnień, czy starają się inicjować różnego rodzaju rozwiązania, pomysły, projekty, forsują je, dlatego że tam jest masa bardzo zdolnych ludzi, świetnie wykształconych, którzy chcieliby lepiej, nie zawsze mądrzej, zresztą zawsze można inaczej, nie zawsze można lepiej. I tak to się dzieje wszędzie, tak jest w ONZ-cie, tak było w Radzie Europy, tak jest w różnych komitetach międzynarodowych, tak jest także w Unii Europejskiej. Czasem oni uciekają za bardzo do przodu, to znaczy nie czują rzeczywiście świadomości społecznej, odklejają się trochę i to, co być może za lat 50 będzie oczywiste, dzisiaj jest za wcześnie, wywołuje opór. Myślę, że zwłaszcza pewne uzurpacje zarówno w komisji, jak i w parlamencie dotyczące spraw kulturowo-obyczajowych, dotykających tożsamości różnych narodów, nie tylko tutaj Europy Środkowej, ale także niektórych narodów czy państw zachodnioeuropejskich, one rzeczywiście zaczęły wywoływać pewne rozdrażnienie, pewne rewolty, pewne zniechęcenie. Na tym tle pojawia się ta niechęć w stosunku zwłaszcza do Komisji Europejskiej i to doskonale rozumie Juncker, który już bierze krok wstecz, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, on to ogłosił i on to realizuje. Znaczy Komisja Europejska jest odchudzana przez Junckera, nie tylko jeżeli chodzi o jej wielkość odchudzana, ale również kompetencje, ale również to wtrącanie się takie dosyć... Nie, jednak nie. Jeżeli mamy dywizję Unii Europejskiej zjednoczeni w różnorodności, to ją respektujmy. Jeżeli mamy w karcie praw podstawowych, która dotyczy przecież praw podstawowych, że będzie Unia respektować różnorodność kulturową, to ją respektujmy. W Brukseli o tym w ostatnich latach coraz częściej się zapominało i to rzeczywiście wywoływało takie rewolty. Uważam, że... No,
teraz zbieramy to do owocu niestety. Wiemy, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość chce ograniczenia kompetencji instytucji europejskich, tak, ponieważ na przykład taka Komisja Europejska, mając ograniczone kompetencje, na przykład nie mogłaby wszczynać procedury praworządności wobec Polski, to wynika z traktatów. Nie wtrącałaby się, ale pewnie tak to projektuje Jarosław Kaczyński. Gdyby im te kompetencje zabrać, to oni w takim razie by tutaj nie przyjeżdżali, nie wizytowali. Tego na szczęście nigdy nie zadziałuje. Natomiast wrócę do mojego pytania. Czy to nie jest tak, że PiS wyczuł te nastroje społeczne niechętne pogłębianiu integracji i wskoczył to jak na taką falę? I będzie próbował to populistycznie wykorzystać. I zastanawiam się nad jeszcze jedną rzeczą. Co powinni zrobić przywódcy europejscy z prawdziwego zdarzenia? Podobno nie mamy teraz mężów stanu. Rzeczywiście to nie jest dobry czas na wielkich przywódców, wielkich polityków. Ale czy przywódcy polityczni, abstrahując już od przypadku polskiego, bo to będzie tylko interes partyjny realizowany, powinni schlebiać tym społecznym potrzebom i oczekiwaniom i pragnieniom tego zamknięcia się we wspólnotach plemiennych najchętniej, czy jednak, i czy to w ogóle jest możliwe, powinni iść do przodu? Znaczy, jedną rzecz skorygujmy, PiS nie wygrał ze względu na jakieś antyeuropejskie nastroje, z innych powodów. W ogóle sprawy europejskie tam były... Tylko że oczywiście teraz, kiedy wszedł poszedł na wojnę z Unią Europejską, z Komisją, ale nie tylko, to próbuje część opinii publicznej urobić przeciwko Europie i dysponując pewnymi instrumentami, tak, które każdy... Kiedyś dziś Bruksela, prawda? No, oni to powtarzali, ten skrajne skrzydło w PiS-ie i w niektórych innych grupowaniach prawicowo-narodowych, to tak, takie bzdury opowiadali od początku. Natomiast myślę, że Polacy w dalszym ciągu pozostają proeuropejcy, natomiast... Wszystkie badania to pokazują. Te uzurpacje, o których mówiłem wcześniej, one już wcześniej dokuczały różnym społeczeństwom, różnym grupom społecznym w różnych krajach. Myślę, że to Unia Europejska w tej chwili rozumie i z tego się wycofujemy. PiS próbuje urobić oczywiście polską opinię publiczną przeciwko Unii Europejskiej z tych powodów, o których mówimy, bo przecież akurat nie obrona demokratycznego państwa prawa w Polsce to nie jest wtrącanie się w kwestię sferę kulturową czy obyczajową. Także Komisja Europejska działa tutaj bardzo poprawnie, chwała Bogu, że ją mamy, prawda, i próbuje w związku z tym nie dopuścić, jak się skończy ten konflikt, nie wiem. Natomiast rzeczywiście jest ten problem, o którym pani redaktor mówi, to znaczy, że mamy w tej chwili w Europie, to jest pewnie też jakaś słabość systemów demokratycznych dzisiaj w Europie czy na świecie, że wyłaniają czy selekcjonują dosyć słabych przywódców o słabych charakterach, dlatego że mąż stanu nie ma szans się przebić. Ja się śmieję, że czasem... Tak, takie partyjniactwo, ale też i presje mediów, różnych grup nacisku, którym trzeba schlebiać. Tak, mamy takich polityków podkulturowych. To jest troszkę takich z telenowel. No przecież prezydent Andrzej Duda, no to klasyczna telenowela brazylijska, prawda, czy hinduska. Para małżeńska jest niewątpliwie jak z telenoweli brazylijskiej. Natomiast rzeczywiście jest coś, o czym śpiewał Turno w niezapomnianej piosence Cichoszy, w tej swojej Cichoszy, bo nie ma Mickiewicza i nie ma Miłosza. No nie ma dzisiaj na scenie europejskiej ani Mickiewicza, ani Miłosza. Nie ma polityków tej rangi, a więc nie ma, powiedzmy sobie, Spinellego i nie ma Moneta. Możemy już zapewne rymować za tym, ułożyć coś za Turnałem. No więc rzeczywiście nie ma takich polityków, którzy trochę z lęku, ze strachu przed własnymi społeczeństwami czy opiniami publicznymi, które są przecież sprycowane przez media. Przecież w Wielkiej Brytanii tak naprawdę część mediów ustawiła brytyjską opinię publiczną przeciwko Unii Europejskiej. To jest bardzo czytelne, kto inwestował w te media, kto za nimi mediami stał, przecież jak się z nimi rozmawia. To jest nieprawdopodobne, jak media potrafią jednak urobić. Jeszcze kiedy się pojawia ten kontekst, te uchodźcy, nierówności, akurat Wielka Brytania to nie jest przecież biedny kraj, rozwijający się dość dynamicznie, ale rzeczywiście problemy, o nich rozmawialiśmy, Brytyjczycy nigdy tak do końca nie czuli się za nic z Unią Europejską. Przecież dlatego dwa razy de Gaulle nie pozwolił im wejść do wspólnoty europejskiej, ponieważ nie wierzył w ich solidarność, w ich lojalność wobec wspólnoty europejskiej, kiedy przyjdzie trudny czas. Dlatego, że wyleczył go z tego, czy wbił go w to przekonanie, Churchill, rozmawiając z nim na emigracji, kiedy go gościł u siebie w czasie II wojny światowej i w czasie jednego długiego wieczoru, powiedział mu: Karol, pamiętaj, kiedy my, Brytyjczycy, Anglicy, będziemy musieli wybrać między wami, czyli Europą, a Ameryką, zawsze wybierzemy Amerykę. I de Gaulle zapamiętał to na życie, dlatego też nie wierzył w takie europejskie credentials, listy uwierzytelniające Brytyjczyków, Anglików właściwie, dlatego że Szkoci jak najbardziej tak, za Europą.
A więc tutaj w różnych krajach powody są nieco inne. We Francji to przecież jednak spory kryzys gospodarczy plus imigracja. W Polsce nie ma imigracji, jest rozwój gospodarczy, a więc jeszcze z innych powodów. To jest rzeczywiście arcymistrzostwo świata wygrać wybory, tak kontestując sytuację aktualną, w sytuacji, kiedy mamy fantastyczny rozwój, największy skok w ciągu 25 lat w Europie, wśród wszystkich krajów europejskich, kiedy jesteśmy wizytówką sukcesu integracji europejskiej, nagle dochodzi do głosu, do władzy partia kontrkulturowa, partia, która kontestuje. Tutaj wtrącę, panie profesorze, właśnie świeżo po lekturze tekstu profesora Jacka Radziwierskiego w Przeglądzie Politycznym, który twierdzi, że i owszem, jesteśmy na tej fali rozwojowej i Polacy zobaczyli, że jesteśmy w Europie i zobaczyli także, jak się żyje w Europie, a to porównanie z poziomem aspiracje, życia... Aspiracje zostały rozbudzone i nie zostały zaspokojone, więc... Tak, ale to nigdy się nie da. Wtedy będziemy lądować w Grecji, bo w tym kierunku idziemy, prawda, bo to inaczej się nie da. Mamy w tych okolicach, w każdym razie, i ten sen, którym oferuje partia rządząca, rozbije się o ścianę dosyć boleśnie. Polska będzie długo wychodziła z katastrofy, którą funduje w tej chwili obóz rządzący Polsce, tylko to musi niestety parę lat potrwać po to, żeby dotarło. Żeby wszyscy poczuli. Żeby wszyscy poczuli. Ale mamy taką sytuację rzeczywiście, że nie wyciągniemy takiego królika z kapelusza, takiego projektu Moneta Schumana. Jak ja dzisiaj widzę, że konferencję musimy na nowo wymyślić Unię Europejską, no to pusty śmiech mnie ogarnia. Właśnie pytam, a gdzie jest Mickiewicz, a gdzie jest Miłosz Unii Europejskiej w czasach dzisiejszych, jest prawda? Jest Witold Waszczykowski, który mówi, że nie zawahamy się zmienić traktatu. O, to proszę. Ale w jakim kierunku? Good luck, Mr. Minister, prawda? Może mu liczyć przejścia w trochę pomyślności w pojedynkę. Usłyszałam szefa polskiej dyplomacji, to miałam wrażenie, że można równie dobrze byłoby powiedzieć, nie zawahamy się strzelić sobie w stopę, a może nawet w kolano, Robimy to od pewnego czasu z ministrem Waszczykowskim na czele. Berlin oczywiście nie chce słyszeć o zmianie traktatów z dwóch bardzo prozaicznych powodów, ponieważ nie ma zgody co do postulatów, w jakim to kierunku miałoby zmierzać owe zmiany i wreszcie, że europejska opinia publiczna po prostu nie zrozumie tej inicjatywy dotyczącej zmiany traktatów, bo to by się wszystko rozbiło. Ja chciałbym wiedzieć, co dokładnie, prawda, bo jeżeli premier Szydło właśnie tak tą ręką mechanicznie, prawda, machą i mówi, że my wiemy, to słucham, panie premier, prawda? To Europejczycy, Polacy słuchają. Zaraz, panie profesorze, spokojnie. Co dokładnie, w którym miejscu, jaką część, tak powiem, co chcielibyśmy w jakim traktacie zmienić? To wtedy będziemy rozmawiać. Że Polska z Rumunią powoła grupy robocze, które będą wypracowywać postulaty. No, bomba to już nie jest na granie, bo ja rozumiem, że w trójkącie Polska, Węgry, Rumunia już zgody nie będzie, bo Węgry Rumunii. No więc no nie, tak, pośmialiśmy się, ale to jest przykre bardzo. To jest przykre, dlatego... To jest straszne, dlatego że Polska na pewno jeszcze parę lat temu, 2-3 lata temu uchodziła i słusznie. Tu było rzeczywiście bardzo dużo ludzi, którzy teraz są trochę spłoszeni jednak, bo nie ma koniunktury na myślenie odważne w sprawach europejskich, którzy mogliby brać udział i być w tym głównym nurcie europejskiej dyskusji. Jeżeli nas się dzisiaj nie zaprasza, jeżeli dzisiaj owszem przyjedzie kanclerz Merkel po to, żeby posłuchać naszych lamentów czy Grupy Wyszehradzkiej, to robi to przez grzeczność, dlatego że tutaj nic ciekawego się nie pojawiło. Przecież chyba byśmy wiedzieli jednak. No więc to jest przykre, ale też i ci Włosi, którzy próbują czarować. No, zrobimy 7-12 państw, twardy rdzeń. Co zresztą? Według jakiego kryterium, prawda? Na jakiej podstawie? To jest mechaniczna propozycja. Ja chciałbym się dowiedzieć, co się za tym kryje, prawda? Co będziecie pogłębiać? Co? No, strefa euro, no już jest, prawda? No to 7-12, a gdzie to są pozostałe kraje? Jeżeli chodzi o wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony, Włosi. To są ostatnie szwajki w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o kwestię obronności i bezpieczeństwa. Nie dadzą ani lira, przepraszam, już teraz ani euro na to. Jednak musieliby, przecież oni wydają potężnie poniżej 2%. Amerykanie nie mogą się ich doprosić, żeby wydali 2% na PKB na obronność w ramach sojuszu atlantyckiego. Może są tylko spali u włoskiej nogi, no więc, Amerykanie. I tak po kolei, to nie wystarczy powiedzieć, że robimy twardy rdzeń 7-12 państw, tylko trzeba, że tak powiem, to wyjaśnić merytorycznie. Także tutaj Włosi geniuszem też nie pojechali na wyspę, gdzie siedział Spinelli. Oto mogliby się wcześniej może czegoś nauczyć. To zapytam inaczej, panie profesorze. Jest fajna książka, Iwana Krastowa, Demokracje nieufne.
I Krastev wyciąga dla Unii Europejskiej 7 lekcji z rozpadu Związku Radzieckiego. To nie jest oczywiście prosta analogia, bo Związek Radziecki to nie to samo, co Unia Europejska. Chociażby dlatego, że Unia to wspólnota dobrowolna, a Związek Radziecki to taka zbudowana... To są takie dosyć już irytujące porównania i nawet niespecjalnie się w nie zagłębiam. Dobrze, ale jest pewna ciekawa rzecz u Krastewa, który daje te lekcje. I pierwsza lekcja jest taka. I to nam się potwierdza tu i teraz, a właściwie potwierdziło nam się w czerwcu. Wiara w to, że Unia nie może się rozpaść, to jeden z czynników wzmagających ryzyko dezintegracji, bo to skłania polityków do retoryki antyunijnej, bo przecież nic złego stać się nie może. I tu mamy kazus naszego Davida Camerona, tak? Który był tak przekonany o tym, że Wielka Brytania nie wyjdzie z Unii Europejskiej, że zafundował Wielkiej Brytanii referendum, które skończyło się, jak wiemy... Ale kiedy my jesteśmy przekonani, że ona może się rozpaść, w tej chwili, że tak powiem, jest to scenariusz bardzo prawdopodobnie, nie wiem, o czym pisze Krastev. Nikt w tej chwili by nie zaryzykował stwierdzenia, że Unia Europejska nie może się rozpaść. Kilka lat temu, została w 2014 wydana, ale ja mam wrażenie, że rzeczywiście w pewnym momencie wszyscy byli przekonani, że Unia nie może się rozpaść. Teraz pojawiają się takie głosy, że następuje dezintegracja, że ten projekt jest zagrożony, że nie wiadomo, co z nim będzie. Ale niech pan profesor cofnie się pamięcią 2-3 lata wstecz. No tak. To było niewyobrażalne. Unia Europejska miała być, tak, przez następne lata, tak jak słońce następnego dnia w stanie, nikt się jakoś nad tym nie zastanawiał. Ale geometria zmienna, ona już mówiono od przynajmniej 20 lat. I jeszcze jedną lekcję panu dorzucę, zanim poproszę o komentarz. Lekcja numer 2 brzmi tak. Dezintegracja nie musi być wynikiem zwycięstwa sił antyunijnych nad prounijnymi. Czasem to konsekwencja długotrwałej dysfunkcji. To wydaje mi się bardzo czytelne w obecnych czasach, bo rzeczywiście te siły antyunijne są w mniejszości. Ale są tak głośne, a Unia Europejska tak bezradna w swoich działaniach, a właściwie w braku działań, w tym przywództwie politycznym, o którym przed chwilą mówiliśmy, że rzeczywiście te siły antyunijne mogą wygrać walkowerem. Więc więcej podobieństw, wydaje mi się, wyciągnął, i to bardzo poważna książka, jeżeli chodzi o lekcje, które moglibyśmy wyciągnąć, profesor David Engels z Brukseli, który napisał parę lat temu książkę o upadku Europy, porównanie z Imperium Rzymskim. Schyłek, kryzys Unii Europejskiej, a upadek Republiki Rzymskiej. Tak, bo ja z niej bogato korzystałem, kiedy pisałem swoją książkę, znaczy gdzieś do niej nawiązywałem, do tej książki, rzeczywiście świetna rzecz. I tam jest kilkanaście właściwie takich podobieństw niepokojących późnego Rzymu do współczesnej Unii Europejskiej. Ale on bardzo tak kulturowo to traktuje. Tak, to samo się, bo ja uważam, że moje pierwsze zdanie, kiedy wyciągnął rozmowę, mówiłem o kryzysie cywilizacyjnym. I to jest ten fundament. Później kryzys polityczny, później kryzys instytucjonalny. I z tego takiego trójwarstwowego tortu wynikają nam te kryzysy bardziej konkretne, te wszystkie brexity i tym podobne historie. Natomiast my w dalszym ciągu, bo my jakby troszkę mielimy powietrze w tej chwili, mielimy wiatr, to znaczy zastanawiamy się nad tym, czy to będzie 7, 12, czy więcej komisji, czy więcej Rady Europejskiej. To jest bardzo ciekawe, panie profesorze. I czy nie okaże się za chwilę, że PiS mówi to samo, co Engels? Bo Engels krytykuje, znaczy może nie krytykuje, tylko podaje, że w tym Rzymie u schyłku też była emancypacja kobiet, że też słabły więzy rodzinne, że odchodził Rzym od jednolitości w stronę jakiejś takiej daleko posuniętej tolerancji, pluralizmu i to wszystko się po prostu w tych szwach rozchodziło. Więc mamy teraz też gender, widzi pan, panie profesorze, na horyzoncie? Gender to jest oczywiście koncepcja fałszywa, ja o tym już kiedyś mówiłem, ale to nie będziemy się o to spierać, bo to jest bez znaczenia dla przyszłości Unii Europejskiej w jej aspekcie instytucjonalnym dla cywilizacji europejskiej, to oczywiście może mieć znaczenie. Natomiast myślę, że to jest tak, że PiS o tyle nie ma racji, że PiS chce zbudować klasyczne takie państwo autorytarno-nacjonalistyczne po to, żeby zaspokajać takie polityczne ego wodza tego obozu. Tam nie ma poważniejszej koncepcji dla państwa, dla narodu. To są, że tak powiem, instrumentarium, którymi się ta partia i ten wódz, ten przywódca posługuje po to, żeby przyznać sobie władzę, nagarnąć tej władzy jak najwięcej instrumentarium i tej władzy już do końca życia nie oddać. Myśl maksymy danego klasyka, władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy. Tam jest pustka ideowa, tak naprawdę to są rzeczy, które tak troszkę pod publiczkę się pewne rzeczy jakby przedstawia, ale tam nie ma koncepcji społeczeństwa, nie ma koncepcji narodu, państwa, z wyjątkiem jakichś takich anachronizmów właściwie. Natomiast
to oczywiście bez związku PiS nie jest reakcją na Unię Europejską. Ona jest mu potrzebna po to, żeby uzasadniać pewne posunięcia, ale tak naprawdę przecież można być Unia Europejska, skąd ta wrogość do Unii? Bo nie można zbudować państwa autorytarnego będąc w Unii Europejskiej. Nie można ogłosić, czyja władza tego religia, będąc członkiem Unii Europejskiej. No oczywiście, chodzi o to, że Unia Europejska odmawia pełni władzy Jarosławowi Kaczyńskiemu. To jest, a już te wszystkie inne rzeczy, to o są, to tylko chodzi. To są te wszystkie inne rzeczy. Gdyby tylko dawała pieniądze i się nie wtrącała, to nie jest prawda? Także, ale oczywiście na poziomie cywilizacyjnym, no to podobieństwa między późnym Rzymem, również zresztą... Ale co, taka dekadencja, panie profesorze? Troszkę tak. To na poziomie cywilizacyjnym, ale cywilizacji szeroko rozumiany, nie tylko w sensie obyczajowym, ale także w sensie form sprawowania władzy. Ta władza stawała się coraz słabsza. W Unii Europejskiej, przecież odwrotna, jeżeli niektórzy protestują, to dlatego, że instytucje Unii Europejskiej, ich zdaniem, mają zbyt dużo władzy, prawda? I tutaj próba jest wyszarpnięcia trochę tej więcej władzy na rzecz prowincji, prawda? A może chodzi o dobrobyt, panie profesorze? Imperia upadają wtedy, kiedy ludzie stają się sybarytami, kiedy ich obywatele stają się sybarytami, już tak, nie wiedzą, tak, na którym boku leżeć. Tak trochę było w Rzymie, tak trochę jest w Europie, bez wątpienia. Te wszystkie ruchy ubożone, kiedy ja obserwowałem te ślicznie wymalowane panny i ci z najlepszych domów młodych panów, którzy szli ulicami Madrytu, no to śmiech pusty brał tych sytych oburzonych, prawda? No jednak nie, to było nieprawdziwe, to było fałszywe. Tacy rewolucji nie zrobią, tacy nie porządku społecznego do góry nogami nie wrócą, absolutnie. Troszkę się pogorszyło. To jest tylko ta kwestia niezaspokojonych aspiracji, które są bardzo wysokie. No tak, no ale to świat mediów, świat reklamy, on niesłychanie te aspiracje pompuje, to prawda. Tak, ale jest jeszcze kwestia prócz konsumpcjonizmu, tego progresu, który był obserwowany. Zawsze dzieciom żyło się lepiej niż rodzicom, a teraz już tak. Będzie się żyło, bez wątpienia, natomiast mamy tąpnięcie, które się wzięło właśnie z tej filozofii, takiej trochę, że ma być coraz lepiej, coraz mniejszym nakładem, prawda? Bo to na czyjś koszt. To musiało runąć w pewnym momencie. Gdybyśmy zachowywali umiar, jeżeli chodzi o polityki gospodarczo-społeczne przed kryzysem, to do tego by nie musiało dojść. Zresztą tak naprawdę przecież to się zdarzyło raptem w 5 czy 6 krajach. A w Polsce mamy cały czas ruch do przodu. Zobaczymy, jak to będzie, prawda? To znaczy rzeczywiście mamy dzisiaj do czynienia, kto dzisiaj jest, jeżeli chodzi o polskie młode pokolenie. To jest pokolenie w Polsce, które pani reprezentuje, najlepiej wykształcone w historii Polski, najlepiej znające świat, żyjące najpełniej, najlepiej, największa samorealizacja, najlepiej samochody, mieszkania, no absolutnie tak. Ale nigdy, ja się nie łapię, panie profesorze. Nigdy w historii, za mało, tak? Nigdy w historii Polski tak młodym się dobrze nie żyło. Myślę, że to za mało. Młode pokolenie to są ci, którzy urodzili się po roku 90. Ci, którzy teraz wchodzą w dorosłość, mają tych 20 parę lat. Nie, ale to nie oni przeważyli. Myślę, że w przypadku Polski, prawda? Ale tak generalnie rzecz biorąc jest tak troszkę, tylko że Polska jest wyjątkiem, a mimo to mamy rząd, który jak gdyby potwierdza tę tezę, która jest w stosunku do Polski nieprawdziwa, dlatego że Polakom żyje się bezwzględnie po 89 roku coraz lepiej i to radykalnie coraz lepiej, prawda? A mimo to wybrali partię, czy wyczyniła partia, która budowała swój program głosząc określeniu hasła polskim w ruinie i tak dalej, tak zupełnie nieprawdziwe. Także, ale w Europie również ma to miejsce. A może to jest tak, panie profesorze, że po prostu pewne projekty wytracają swoją energię, że nic nie jest dane raz na zawsze, prawda, że może trzeba wymyślić coś innego, albo świat się tak ułoży, że coś się wydarzy złego. Najczęściej coś się wydarza złego. Co jakiś czas, nazywa się to wojna. I potem się buduje znowu właściwie od początku. Nigdy od początku. To zawsze jest tak, że już na fundamencie tego, co było jednak wcześniej, ten ruch nie jest jednostajny, prawda? Natomiast
jednak tej linii postępu nie możemy zakwestionować. To byłoby nieprawdziwe, gdybyśmy chcieli mówić inaczej. Także po każdej kolejnej wojnie jednak szliśmy do przodu. Także to nie była budowa od początku. Wojny są rzeczą straszną oczywiście. I chyba w Europie się nie zdarzy, w tej chwili nie ma potencjału, natomiast presja świata zewnętrznego jest rzeczywiście zastanawiająca na Europę. To niewątpliwie pogarsza naszą sytuację w obliczu tego, że to wcześniej, jeszcze do niedawna, to raczej nasze otoczenie miało prawo się obawiać europejskiej presji. Chcieliśmy demokracji, praw człowieka, jak trzeba, to wysyłaliśmy jakieś siły ekspedycyjne, zaprowadzimy porządek, prawda? A więc to myśmy zmieniali swoje otoczenie i nie wszystkim to się musiało podobać. Teraz świat stoi u bram i łomocze. I teraz łomocze, to raczej my się boimy świata. I w tym sensie nastąpiło odwrócenie sytuacji, ale sytuacja nie jest tak wcale dramatyczna. Jednak jeżeli uporządkujemy ten kryzys migracyjny, który nam się przydarzył, ale który... Uporządkujemy, panie profesorze. No, nie mamy wyboru. Jeżeli nie uporządkujemy, to polegniemy. Pójdziemy pod wodę. Trzeba mieć odwagę mówić. Ale co to znaczy uporządkować kryzys migracji? Znaczy się zamknąć? Po pierwsze, no tak. Jeżeli nie, to pójdziemy pod wodę. To mamy albo jedno, albo drugie. Prawda? Ale trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że przecież ten kryzys migracyjny, on się zdarzył także na europejskie życzenie. Przecież gdybyśmy nie rozrabiali od Libii po Irak, prawda? Czyli euroamerykańskie życzenie, to tego byśmy nie mieli. Bo się w głowie nie przewróciło w Londynie, w Paryżu, w Nowym Jorku. No więc właśnie, prawda? I od tego momentu wszystko się zaczęło. Od tego momentu... Niestety. Aż zdziwiona byłam, kiedy Barack Obama wygłosił przemówienie, w którym sukces za sukcesem amerykański gonił. Co też oni nie zrobili od tego czasu, jak to wszystko nie uporządkowali. Ze zdumieniem tego słuchałam. Ja nie słuchałam, bo po prostu mam pewną alergię na to. Na Baracka Obamę? Nie, uważam, że to jest po poprzedniku, to naprawdę jestem. Natomiast mam alergię na te obchody 11 września. Jednak dlatego, że można powiedzieć, że to, co się stało później, tak naprawdę było zwycięstwem Bin Ladena, prawda? Że wielkie mocarstwo tak straciło głowę, narobiło tylu głupstw i później wspólnie z Europejczykami zafundowało nam kilka katastrof nieporównanie większych niż 11 września, których ceny będziemy płacili jeszcze bardzo, bardzo długo. W tej chwili płacimy to również Libia, Syria, Irak i Afganistan, co są rzeczy nieuporządkowane, a one zarażają otoczenie, prawda? Te wszystkie Jemeny, Somalii i tak dalej. Także to trochę od naszego panoszenia się w otoczeniu, dlatego że byliśmy mocni. Uważaliśmy, tak jak mówię, mamy sytuację odwróconą. Musimy to odeprzeć, musimy na tym zapanować. Do tego doszła Rosja. No, Putin z całym szacunkiem nie będzie żył wiecznie, prawda? Także myślę, że to się nie dzieje tak wstrzykniemy palcem i odmienimy. Nie, trzeba czasem przebyć dłuższy, trudniejszy okres, ale wojna nam nie grozi. To może pójść w kierunku czegoś takiego niewiele mocniejszego niż obecna Rada Europy. Przecież pewne instytucje, które w historii w latach, w ciągu ostatnich dziesięcioleci wydawały się tymi właśnie, które były stworzone do tego, żeby nieść czy być fundamentem jedności współpracy europejskiej, a więc KBWE, później OBWE, Rada Europy, one dzisiaj zostały zorganizowane. One są jeszcze, odgrywają tam jakąś rolę. Myślę, że Unia Europejska pozostanie przede wszystkim w sferze ekonomicznej, finansowej z całą pewnością. Strefa euro się nie rozpadnie. Może się nieco zmieni, ale na pewno się nie rozpadnie. Unia Europejska, myślę, że niewiele tak naprawdę się zmieni wewnątrz. Ona zostanie obroniona, jeżeli chodzi o jej konstrukcję instytucjonalną. Dlatego, że ja nie widzę, nawet tak jak powiedziałem, nie widzę nikogo, kto powiedział, dobrze, reformujemy traktaty, ale dokładnie co? Co dokładnie, prawda? Co, gdzie przesuwamy? To ja bym chętnie to posłuchał, i dlaczego, prawda? Natomiast to, co jest niepokojące, to rzeczywiście to, o czym już zdążyliśmy tutaj kiedyś rozmawiać, to jest upadek miejsca pozycji Unii Europejskiej w świecie. I to na dłuższą metę rzeczywiście może przynieść także jakieś niedobre konsekwencje, nie dla samej konstrukcji instytucjonalnej Unii Europejskiej, ale dla Europy w ogóle. Bo to, że tracimy swoją rolę w świecie, że ten skok Unii Europejskiej na pozycję globalnego, która się nie powiódł, że poniósł fiasko, to niewątpliwie świat napiera i ja nie potrafię powiedzieć, czym to się skończy. No i tu wróciliśmy do pańskiej książki o tym, jak Unia Europejska nie stała się światowym mocarstwem. Tak, niestety. Znaczy to podejście jest spalone, ale nie traćmy nadziei. Każde pokolenie musi od nowa. Tego nie można przesądzić. Jeżeli słyszę młodych, że dajcie nam wizję, nie złość bierze.
dorastają, to młodzi powinni wypracować tak jakąś wizję, jakiś tak swój jest. Pomysł na świat. Tak jest, na Europę, prawda? Na Europę mają pretensje do Unii Europejskiej, że nie taka. Bardzo proszę. Jaka? Tak, to ja czekam, to ja czekam. A wie pan, jaka jest odpowiedź na to pytanie? Inna. Bardzo proszę, ja zawsze powtarzam wszystkim i zawsze można inaczej, nie zawsze lepiej. Myśmy, ja mam ten przywilej, tę satysfakcję, spowodowali, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Ktoś przed nami ją stworzył, prawda? Trzeba zmieniać, ją ulepszać, to ja bardzo chętnie zobaczę. No to czekamy. Profesora Roman Kuśniar, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, był naszym gościem przed północą. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję. Jeszcze do godziny duchów kilka minut. Wieczór Radia Tok FM. Okazuje się, że jesteś szmata. Myślę o
kraju, o kolegach, rodzinie, Celinie. Zdaje mi się, że patrzą na mnie z uśmieszkiem litości. Idę. Posłuchaj fragmentów książki Dariusza Kortko i Marcina Pietraszewskiego. Kukuczka. Czyta Eryk Lubos. Od poniedziałku do piątku po 21:00. Tylko w radiu TOK FM. TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Minęła północ, jest wtorek, 13 września. Informacje TOK FM. Elżbieta Mazur. Bez konkursów na najważniejsze stanowiska w Agencji Mienia Wojskowego o wszystkim będzie decydował minister Macierewicz. Sadownicy apelują o pomoc rządu, chcą, by politycy postarali się o otwarcie rynku w Rosji. Były premier David Cameron opuszcza brytyjską Izbę Gmin. W Agencji Mienia Wojskowego nie będzie konkursów na kierownicze stanowiska. Dzisiaj rząd zajmie się projektem, który przewiduje odstąpienie od konkursów przy zatrudnieniu prezesa, jego zastępców oraz dyrektorów oddziałów regionalnych agencji. Projekt został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji wczoraj po południu. Jak podaje Ministerstwo Obrony, celem projektu jest z jednej strony usprawnienie działania Agencji Mienia Wojskowego, a z drugiej uproszczenie przepisów dotyczących obsadzania stanowisk kierowniczych. Autorzy projektu nie kryją, że chodzi o to, by minister obrony mógł samodzielnie powoływać i odwoływać prezesa agencji. Skutki rosyjskiego embarga na jabłka wciąż narastają. Zdaniem małopolskich sadowników zamknięcie rynku wschodniego jest zabójcze. W Łącku, zagłębiu sadownictwa, kryzys uderza w całą społeczność, mówi nam Józef Słukowski ze Spółdzielni Ogrodniczej Ziemi Sądeckiej. To jest sprzęt, to są środki.